Czy można prowadzić markę odzieżową, jednocześnie dbając o społeczności i planetę? O zrównoważonej produkcji i transparentności w duchu minimalizmu rozmawiam w kolejnym odcinku podcastu Call to Action z twórcami projektu Mało, modelką Marią Zakrzewską i jej partnerem Sergiuszem Zięciakiem. Razem wprowadzili nową jakość w rodzimej branży modowej. Nie tylko przy wykorzystaniu materiałów, ale też w świadomym podejściu do konsumpcji. Bardzo się cieszę, że mogę was dzisiaj gościć tutaj realnie w studiu, na żywo, a nie wirtualnie. Hej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. W swoim manifeście stawiacie na taki ponadczasowy krój. Niski nakład produkcji, zmniejszone wykorzystanie zasobów naturalnych. Czy skąd się w ogóle wziął pomysł na Mało? Czy brakowało wam w Polsce marki, z którą moglibyście się w pełni utożsamić? Przede wszystkim Mało wzięło się stąd, były to względy czysto prozaiczne. Zależało nam na tym, żeby połączyć siły. Maria, mająca duże doświadczenie w branży modowej, i ja, mający doświadczenie w branży prawniczej, stwierdziliśmy, że wspólnie chcielibyśmy stworzyć markę do cna ekologiczną i odpowiedzialną. Zatem pojawił się pomysł na stworzenie marki, która generalnie będzie specjalizować się w jednym produkcie. Oczywiście kwestie prowadzenia marki podzieliłbym na kilka etapów. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się w pierwszym kroku na stworzeniu takiego solidnego fundamentu, jakim była strategia biznesowa marki. Tak? W tej strategii określiliśmy wartości, wizję marki oraz produkt, który będzie jako pierwszy przez nas oferowany. I to, na czym nam zależało, to, żeby stworzyć produkt i tchnąć w niego ducha Japonii troszeczkę. Zatem to, czym się kierowaliśmy, to jest słowo z japońskiego danshari, czyli odrzucenie rzeczy niekomfortowych i niepotrzebnych. Także to było dla nas oczywiście jeden z elementów bardzo istotnych, a przede wszystkim oczywiście kierowaliśmy się szacunkiem do środowiska. Świetnie, czyli wyszliście, takim punktem wyjścia jest ta koszula, która ma filozoficzne niejako origin. Troszeczkę, tak. Tak. Tak, a dlatego też koszula, bo przynajmniej też w moim odczuciu, ja zawsze lubiłam się ubierać w taki sposób neutralny, trochę też uniseksowy. Koszula dla mnie zawsze była taką częścią garderoby, z którą mogłam się trochę pobawić. Jeden rodzaj odzieży, ale z drugiej strony można go założyć na tyle sposobów, że jest to jakby niekończąca się trochę podróż z daną koszulą. To będziemy wycinać. To są najbardziej urocze momenty, wiecie, naprawdę. To jest ten moment, kiedy wszyscy porzucamy to wysokie słownictwo. Tak, koniec. Tak, idziemy, byle do końca. Real, po prostu. Byle do końca. Tak. Dokładnie, także koszula, nie, już się zapamiętałam. Ale wiesz co, nawet teraz zauważyłam taki ciekawy trend, że się nosi koszulę na koszulę. Tak. Kilka koszul naraz, że w ogóle może być. Znaczy, koszula daje niekończące się takie możliwości stylizacyjne. Tak. To może być pod koszulą, może być na koszuli. Może być na koszulą, tak. Może być taką kurtką marynarką, może mieć kieszenie, może być obcisła, może być obszerna. A jednocześnie moda, naszym zdaniem, taka najbardziej odpowiedzialna, to jest moda ponadczasowa. Mhm. I wierzymy, że właśnie koszula jest takim najlepszym odzwierciedleniem w modzie ponadczasowym, znaczy wartości ponadczasowości oraz uniseksowości. Taki to jest też taki element, który po prostu każdy na jakimś etapie będzie potrzebował koszuli. Czy jest biała, czy jest czarna, czy jest kolorowa, czy ma ten, jakby w waszym przypadku jest taki jeden wyjątkowy znak rozpoznawczy, to jest niebieski. Pay blue dot, nasz. Blue guzik, to jest niebieski guzik. Nasz niebieski guzik. Nasz
nasz niebieski guzik, który odwołuje się, czy odwołaniem jest fotografia pod tytułem Pay Blue Dot. Ta fotografia została wykonana przez sondę Voyager 1 na polecenie Carla Sagana. I Carl Sagan podczas prezentacji tej fotografii w 1990 roku, podczas tej prezentacji stwierdził, że to jest jakby niesamowitym, Ziemia jest czymś niesamowitym i powinniśmy o tą Ziemię dbać, bo jest to jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. W związku z czym ta jego wypowiedź jakby idealnie rezonowała z nami i zależało nam na tym, żeby właśnie umieścić ją w centralnym punkcie naszego brandingu, naszej identyfikacji wizualnej. I faktycznie ona się przewija, nie tylko staramy się umieścić za każdym razem w naszych projektach, ale również jest cały czas obecna w naszej identyfikacji wizualnej, w komunikacji, na Instagramie i tak dalej. Ale też pokazuje taką waszą dbałość o właśnie szczegóły. Tak. A możecie coś powiedzieć, jak wygląda sam proces właśnie tworzenia, by jednak, żeby powstała taka idealna koszula. Pewnie. Która jest świetnie skrojona, zrobiona z bardzo dobrych materiałów, no to za tym idzie research. Muszę powiedzieć, że to był dosyć długi i żmudny proces, bo zaczęliśmy od takich wstępnych projektów z naszą projektantką, która wtedy była w Londynie, obecnie wróciła już do Japonii. I jej konstruktorką, również Japonką. Działaliśmy... A propos tego ducha japońskiego, tak, właśnie. Tak, dokładnie. Tak. No, było to nam najbliższe. Udało nam się właśnie poznać niektóre osoby i no, była to decyzja podjęta w sekundę, że współpracujemy z Kaną. Proces samego, że tak powiem, powstawania moodboardu i designu, no to było to kilka tygodni. Następnie my, po naszej stronie było wybranie odpowiednich materiałów. No i tutaj byliśmy, że tak spędziliśmy tygodnie na researchu, nad tym, jakie tkaniny wybrać, z jakich tworzyw powinniśmy korzystać. Tworzyw może to źle zabrzmi, bo wykorzystaliśmy oczywiście naturalną bawełnę. Ale sam proces poznawania i szukania był niezwykle wykańczający, szczerze mówiąc. Tak, przede wszystkim tak. Musimy pamiętać o tym, że zdecydowaliśmy się na bawełnę organiczną, opatrzoną certyfikatem GOTS, co już znacząco jakby zawęziło ofertę producentów tkanin, bo trzeba pamiętać, że bawełna organiczna stanowi 1% produkcji całej bawełny na świecie. I zależało nam na tym, żeby oczywiście podejście producenta do w ogóle etyki biznesu było bezkompromisowe. I tak też trafiliśmy na producenta z Turcji, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w tym, w jaki sposób, znaczy ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w produkcji najwyższej jakości bawełny. Ma swoje pola bawełny, nad którymi ma pełną kontrolę. To, co ciekawe, to, że ten producent również angażuje się w wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, budując szkoły, a także remontując zabytki. Także ma bardzo silne poczucie etyczności. Wspólnoty, ale też, no tak. Że, i wspólnoty, tak. Że korzysta jakby właśnie z zasobów, które też nie należą tylko do niego. Zgadza i one się. Wracają z powrotem też do tej całej społeczności. Ten producent również uczy innych farmerów. Mhm. Dzieli się, że tak powiem, swoją wiedzą, jak prawidłowo hodować bawełnę, tak żeby ziemia... Tak, żeby nie gleba była żyzna. Tak, żeby nie wyjaławiać ziemi. Żeby nie wyjaławiać ziemi, tak. Nie marnować wody, no i żeby nadal jakość tej bawełny była wysoka, bo to też jest dosyć istotne. Tak, i co ciekawe jeszcze o tym producencie można powiedzieć, to, że 2 lata temu przeprowadził taki pilotażowy program ze Stella McCartney, i wspólnie stworzyli po raz pierwszy na tak dużą skalę
bawełnę, to się nazywa regenerative cotton, czyli bawełna chyba regeneracyjna. I polega to na tym, że na takim polu, oprócz bawełny, rosną inne rośliny, co wpływa pozytywnie na to, w jakim stanie jest gleba, tak? Bo jeżeli bawełna jest cały czas hodowana na danej parceli, to po pewnym czasie przez tą monokulturowość dochodzi do wyjaławiania gleby. I tak, no i z tego co wiemy, to ten program się powiódł i oni mają w swojej ofercie taką bawełnę właśnie. Wasze podejście do tej zrównoważonej mody jest na każdym kroku, od samego początku, od samego momentu właśnie gleby, w której rośnie bawełna. Zgadza się. Ale to jest też fajne, że wystawiacie przede wszystkim na taką transparentność, że przy zakupie waszych produktów klient dostaje informacje o pochodzeniu materiałów i także kosztach poszczególnych etapów produkcji. To w ogóle powinien być standard, prawda? Tak, zdecydowanie. A też musimy pamiętać, że nie zawsze transparentność sama w sobie oznacza, że firma jest zrównoważona. Bo H&M na przykład jest bardzo transparentny w swoich działaniach. No ale nie można nazwać tej firmy firmą zrównoważoną. No właśnie, bo też wydaje mi się, że trzeba wspomnieć o tym, czym jest w ogóle zrównoważenie, tak? Zrównoważenie to jest zaspokajanie potrzeb ludzi, ale nie kosztem przyszłych generacji. Chodzi o to, żeby zostawić ziemię w takim stanie, w jakim jest aktualnie i niepogorszonym dla kolejnych pokoleń. I zrównoważenie, teraz mamy pewien problem w ocenie, czy jesteśmy firmą zrównoważoną, a wolimy bezpiecznie mówić o sobie jako firma odpowiedzialna. Dlatego, że zrównoważenie można by rozłożyć na takie dwie płaszczyzny. Jest płaszczyzna, albo bardziej wymiar etyczny i wymiar ekologiczny. I teraz wymiar etyczny w gruncie rzeczy opiera się tylko i wyłącznie na stworzeniu odpowiednich warunków pracy dla ludzi, którzy są zaangażowani w proces tworzenia tkaniny, ubrania i tak dalej, prawda? A wymiar ekologiczny to jest zastosowanie odpowiednich tkanin, materiałów, które będą produkowane w sposób jakby najmniej inwazyjny dla naszego środowiska. I teraz my oczywiście od samego początku chcieliśmy wystartować wysokiego C i zaoferować absolutnie wszystko, co jest dostępne na rynku w kwestii właśnie ekologii. Stąd też tkaniny opatrzone certyfikatem GOTS, czy nawet guziki. To była jedyna firma na świecie, która produkowała i wciąż produkuje guziki z certyfikatem GOTS. Do tego wykorzystujemy nici w 100% z recyklingu starych butelek plastikowych. Zatem nam wydawało się, że to jest absolutne maksimum, które możemy aktualnie osiągnąć. Natomiast no, pojawiły się kolejne rozwiązania ku naszej uciesze i myślę, że warto też wspomnieć właśnie o naszej kolejnej kolekcji. No tak, ja to zostawiałam to pytanie na koniec, myślałam, ale i widzę, że szybko wskoczyliście na to. Nie, słuchajcie, możemy o tym porozmawiać, bo akurat emisja naszego odcinka Nakłada się. Też szukałam słowa koincyduje, ale chyba nie ma takiego słowa, próbuję spolszczyć. Tak, właśnie z premierą waszej nowej kolekcji, bo się cały czas rozwijacie. Jak można się rozwijać w duchu zrównoważonym i wychodzicie, zostajecie w koszulach, czy dodajecie nowe elementy garderoby? Tak, dodajemy nowe elementy garderoby, natomiast taki większy, tak zwany drop nastąpi dopiero na wiosnę. Niemniej znaleźliśmy bardzo fajny pomysł, wymyśliliśmy bardzo fajną rzecz, taki projekt w kolaboracji z artystami. Jeszcze nie chcę do końca zdradzać, o co dokładnie chodzi. Niemniej jest to naszym zdaniem takie naturalne przedłużenie koszuli. Tak? Czyli będzie się idealnie... Czyli jakby sukienka. Nie, zostawiam się. Nie. Płaszcz? Przedłużenie niedosłownie, rzecz jasna. Natomiast będzie to fajne akcesorium, które będzie świetnie współgrać, o, w ten sposób powiem, z koszulą, tak? Spodnie? Są jeszcze inne akcesoria. Tak, także mamy taki plan, natomiast
nasz kolejny drop, nasza kolejna kolekcja faktycznie będzie wykonana z tkanin z deadstocku. Tłumacząc, czym jest deadstock. Deadstock. Dziękuję, tak, proszę. Bardzo lubimy definicję. Deadstock to są tkaniny, które zalegają w magazynach firm odzieżowych, które pochodzą albo z samplingu, czyli tworzenia tych pierwszych sztuk próbnych ubrań, bądź które po prostu nie zostały wykorzystane, bo zmniejszono ilość produkowanych ubrań. A zatem jest firma francuska, która jest jeszcze startupem, i oni nawiązali współpracę z firmą, z grupą Louis Vuitton. I oferują tkaniny, które w 100% pochodzą z firm wchodzących w skład grupy Louis Vuitton. I mieliśmy okazję wybrać się do Paryża, ponieważ w Paryżu i w Londynie mają swój showroom, gdzie można dokładnie tkaniny dotknąć, zobaczyć, wziąć próbki i potem zamówić. I to jest bardzo fajne rozwiązanie dla młodych marek i młodych projektantów, ponieważ zazwyczaj jest tak, że każdy producent ma określone minima, czyli trzeba zamówić z danego koloru danej tkaniny, co najmniej, powiedzmy, takim standardem jest 200-300 metrów. Co w przełożeniu potem na ilość koszul przedstawia się w taki sposób, że to jest około, powiedziałbym, 180-200 koszul z jednej tkaniny, prawda? A klient oczekuje, żeby mieć dostęp, znaczy żeby różnych mieć ofertę. Różnych tkanin, tak, żeby... różnych kolorów, także tak. Te ilości robią się rzeczywiście olbrzymie. Olbrzymie. Słuchajcie, tak was słucham, nie chcę przerywać, ale myślę sobie o tym, że ta moda cyfrowa i ten sampling cyfrowy, o czym też już rozmawialiśmy, też w dużym mierze rozwiązałby absolutny problem takich właśnie deadstocków. Zgadza się. Tych ścinek i to jest rzeczywiście nadmiaru. Jeden chyba z większych problemów obecnie branży modowej, żeby zmniejszyć tą nadprodukcję, którą obecnie mamy. Tak. Ale fantastycznie, że wy to też po prostu wykorzystujecie. Tak, tak. I to jest bardzo ciekawa propozycja, tak jak wspomniałem, dla młodych marek. I cała nasza kolejna linia jest wykonana właśnie z tkanin, które pochodzą z deadstocku. Czyli będą tam, nie wiem, printy... Nie, znaczy nadal w duchu marki. Nadal w naszym duchu. Nadal w duchu marki, nadal w duchu japońskim. Różne LV po prostu. Nie. Myślę, że nie byłoby zgody. Znaczy nadal, to prawda, ale nadal jeszcze musimy pamiętać, że duże marki mimo wszystko używają tkaniny, których my do końca nie akceptujemy, czyli mieszanek z poliestrem, samych poliestrów. Oczywiście jest dużo opcji bawełny czy wełny, ale musieliśmy też zrobić ostrą selekcję tam, żeby dobrać materiał według naszego sumienia. Tak, według naszego sumienia, tak, i według naszego wyczucia estetycznego. No też. Wracając do Gotsa, chętnie opowiem. GOTS to jest taki najbardziej chyba restrykcyjny certyfikat na rynku aktualnie, stworzony przez niemiecką organizację. Generalnie tkanina, która jest opatrzona GOTS-em, podlega bardzo szczegółowej inspekcji ze strony oczywiście osób pracujących do tej organizacji. Generalnie chodzi o to, że od momentu zasiania do momentu wyprodukowania tkaniny jest ona poddawana tej inspekcji, to znaczy zakazane są przede wszystkim chemikalia, pestycydy, musi być to w 70% bawełna organiczna. W proces tworzenia tej tkaniny, czyli jeszcze, tak jak mówiłem, od momentu jej zasiania na polu po jej wyprodukowanie nie mogą być zaangażowane ani dzieci, ani osoby, które nie są godnie wynagradzane za to. Zatem ten aspekt społeczny jest tu bardzo istotny. Oczywiście sam fakt, skład tej tkaniny musi być organiczny, tak? Ponieważ ostatnio nawet słuchaliśmy podcastu Dainy Thomas,
która także będzie gościnią na naszej tak, konferencji. Tak, bardzo się cieszymy. października. Business Fashion Environment Summit. Tak, absolutnie, absolutnie wspaniała, także polecamy jej podcast. Tak, i wspominała, że niestety wielokrotnie się zdarzało tak, że producenci zwyczajnie oszukiwali odbiorców, czy konsumentów, czy klientów. I w tej bawełnie nie było krztyny bawełny organicznej. Dlatego GOTS gwarantuje odpowiedni skład. Jak wspomniałem, 70% co najmniej włókien bawełny organicznej. I mówicie, że tylko jakiś 1% bawełny jest tak, faktycznie certyfikowanej tak. przez GOTS. 1% bawełny jest organicznej. 1% bawełny jest organicznej. Cała jest produkcja organicznej. Na świecie to tylko 1% organicznej. Tak. Więc dodatkowo GOTS jakby gwarantuje, że te kryteria społeczne są zachowane. Nie? A jak w takim razie w dotyku to się przekłada? Możecie mi coś powiedzieć? Znaczy jestem ciekawa, znaczy teraz zaczynam jakby wątpić, czy ja coś mam nawet certyfikowane GOTS w mojej szafie. Ostatnio kupiłam takie wspaniałe koszulki w Los Angeles marki. I tutaj absolutnie nie pamiętam, jakie tam bardzo możliwe, że... Nations, tam były jakieś People, Nations, United, Cotton... Coś wam to mówi? Nie. Kurczę, a miałam ją w torbie. Nie. Wiesz co, w dotyku generalnie nie ma większej różnicy. To znaczy, to co jest na pewno inne, to, że jest to z pewnością bawełna ekologiczna po prostu. Znaczy ja miałam przyjemność przez wiele, wiele lat pracować z wielkimi markami, gdzie ta jakość bawełny nieorganicznej jest mi znana, także w dotyku, szczerze mówiąc, nie czuję różnicy pomiędzy naszymi koszulami organicznymi, certyfikowanymi przez GOTS, z tymi koszulami tak naprawdę z tych brandów luksusowych. Także myślę, że firma, od której braliśmy materiały dotychczas, wykonała świetną pracę, żeby właśnie sprostać tym wymaganiom klientów tak naprawdę, żeby organiczna bawełna nie kojarzyła się tylko z gorszej jakości, bo mam wrażenie, że ludziom kojarzy się organiczna bawełna czasami z gorszej jakości bawełną. A udało im się, że tak powiem, uzyskać naprawdę świetnej jakości materiał i myślę, że... No niestety, znaczy powinien być to już standard zdecydowanie, bo... Też trzeba zwrócić uwagę na to, że bawełna nieorganiczna to jest bawełna, w której na przykład na kilogram jednej bawełny nieorganicznej wykorzystuje się kilogram chemikaliów. Mm-hmm. Zwłaszcza też różnych barwników, prawda? Tam jest dopiero dramat. Tak, barwniki, tak. pestycydy i wszelkiego rodzaju środki do odstraszania owadów i innych konserwacji insektów. Też w trakcie podróży chociażby. Tak. Tak, wszystkie chemikalia nakładane, potem aplikowane na tkaninę po produkcji, tak zwany easy care chyba, też są bardzo niezdrowe dla skóry. Także tak, to jest bardzo istotne, żeby wybierać bawełnę organiczną w 100%, tak? Ponieważ 60% ubrań ma w składzie poliester. A poliester niestety trafia do oceanów, tak? Ponieważ podczas prania dochodzi do jakby wyodrębnienia mikroplastiku, który następnie trafia do oceanów. Dana Thomas ostatnio w jednym z podcastów powiedziała, że w Colorado, w Stanach Zjednoczonych, pada już deszcz z mikroplastikiem, tak? Więc tak, bo to już poszło po prostu w obieg. To już poszło cykl, w obieg. Cykl, tak to naprawdę, już jest w nas, tak naprawdę. To jest w nas, tak naprawdę. No tak. Bo to trafia do łańcucha żywieniowego. Bo tak naprawdę potem, jak to trafia do oceanów, to my spożywamy to z rybami i innymi owocami morza. Także no jest to palący problem. A czy wy w takim razie jesteście w stanie się teraz ubrać? Normalnie. Znaczy, jesteście w stanie się ubrać w jakiekolwiek... Ubieramy się tylko w nasze koszule. Tylko w swoje koszule. Tylko w swoje koszule. Dlatego jest też ten palący problem, żeby rozwinąć i dodać nowe elementy garderoby, żeby nie chodzi tylko w tak, koszuli. Że tak, że tylko w koszuli, prawda? Prawda. Też czas pandemii i zoomów idealnie to znaczy... przyja, bo po prostu nikt was nie widzi od pasa w dół. I... Tak. Ale... Czy szczerze muszę się przyznać, że
odkąd tak w 100% zaczęłam czytać i wtajemniczać się w te wszystkie aspekty ekologiczne mody, mój poziom konsumpcji spadł prawie do zera, szczerze mówiąc. Jakby jest mi ciężko zdecydować się teraz na jakąś rzecz. Sprawdzam i wertuję, czy są to certyfikowane materiały, a jeżeli widzę, że jest coś zrobione poza Europą, szczerze mówiąc, no to też już dla mnie jest to jakościowa czerwona lampka. Tak, bo za transport tak naprawdę jest największym chyba emitentem CO2. Odpowiada za 20%. Logistyka i transport. Za 20% emisji CO2 do atmosfery. Dlatego to, co jest istotne, to to, żeby kupować oczywiście bawełnę organiczną, bądź jakikolwiek inny naturalną tkaninę. Produkcja lokalna jest istotna też. Także tak, trzeba zwracać też uwagę na to, żeby nie wybierać mieszanek. Czasami delikatna zawartość, powiedzmy 1-2% elastanu, ona jakby przedłuża żywotność danej tkaniny. Ale w momencie, jeżeli mamy 10, 15, 20% poliestrów bawełnianej, nawet organicznej mieszance, no to niestety jest to materiał, który wyląduje na śmietniku, bo tak, nie może być on przy... Nie da się recyklingować, dokładnie. Tak. My robiliśmy przed jeszcze startem naszej marki, robiliśmy mały wywiad na targach w Paryżu. Tam wystawiała się firma Renewcell ze Szwecji, która notabene ostatnio zdobyła jakieś duże finansowanie i wiem, że rozpoczęli produkcję swojej tkaniny z chyba w 100% z recyklingu, zdaje się. I oni nam postawili warunki, że jeżeli chcemy z nim współpracować, to musimy im dostarczać niestety dużą ilość ubrań. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie temu sprostać. Ale muszą to być tkaniny w 100% naturalne i muszą to być tkaniny w określonych kolorach też, co ciekawe. I to muszą być kolory typu czerń, granat, takie stonowane. Biel, rzecz jasna. Także to jest właśnie bardzo istotne, że podczas tworzenia marki ekologicznej trzeba bardzo mocno wybiegać już w przód, bo istotne jest to, z czego oczywiście się tworzy te ubrania i oczywiście w jaki sposób one są też projektowane. Czy jest wykorzystywana tkanina z mieszanką poliestrową, czy nie jest, prawda? I to jest bardzo istotne. I myślę, że taki odpowiedzialny konsument powinien zwracać uwagę na to, jaka tkanina jest wykorzystana do ubrania, które kupuje. A jeszcze tak właśnie podsumowując, to jest pytanie, które mnie w ogóle cały czas właśnie frapowało, czyli jak się sprzedaje zrównoważoną markę? Jak ją promujecie? Jak ją marketingujecie? No bo sama nazwa Mało wskazuje na to, że kupuj mało. A dobrze. Czyli kup tę jedną koszulę i nosi ją już zawsze. Chyba to wykorzystamy. Tak, nasz nowy slogan reklamowy. Tak. Słuchajcie, tak gdyby każdy w Polsce miał taką jedną koszulę, to biorąc pod uwagę... Byśmy byli naprawdę w innym miejscu teraz. Tak. Każdy po prostu, każdy jak się rodzi, dostaje pakiet takiej jednej koszuli, która z nim rośnie. Tak. To jest ciekawy pomysł faktycznie. Jest jedna firma, która produkuje ubrania dla dzieci, które rosną wraz z dzieckiem. To jest ciekawe. To są rękawy, są w kształcie harmonijki. Więc one się jakby rozwijają. Isimijakę trochę. Tak, trochę isimijakę. Tak. Wspaniale. Już? Nic nie mówisz? Znaczy, ja mogę to powiedzieć. To jest twój moment. Twój moment shine. Marketing. Najtrudniej. Wspaniale. Znaczy, ja powiem tylko tak, no, jedno zdanie. Coś powie. Następnym razem przyjdzie sam. Nie chcę zbytnio używać też słowa marketing, ponieważ uważam, że my na razie na tym etapie nie działamy jeszcze aż tak prężnie. Może tego
nie mówmy oficjalnie. Dobrze, znaczy nie, to znaczy wiesz co, w ogóle słowo marketing to jest takie brzydkie słowo, ale no to jest ciekawe, no... Jak to się sprzedaje? Nie, jaką macie strategię? Pewnie. Jaką macie strategię? Jakby, bo faktycznie wy nie mówicie kupuj, przecena, dorzucimy ci jeszcze jedną, jak dokupisz trzy, po prostu mama, tata, siostra, brat, wszyscy mają koszulę. Myślę, że wynika to z naszych values, jakie mamy w firmie. Nie chcemy namawiać do kupienia tylko po to, żeby kupić naszą koszulę. Chodzi o to, żeby konsument, jeżeli wchodzi na naszą stronę internetową i to chce kupić produkt, który będzie ponadczasowy i będzie z nim cały czas i kupuje go dlatego, że wie, że jest to świetny deal dla niego. Nie chcę namawiać ludzi do kupowania, bo jest na to trend. Tylko chcę, żeby oni zwracali się do nas, jak potrzebują koszulę, to rzeczywiście dokonali wyboru rozsądnego i takiego zgodnego z naszymi, że tak powiem, założeniami, żeby... Już się teraz pogubiłam. Szczęście jestem ja. Ja jestem okropna, jeżeli chodzi o wypowiedzi. Nie, świetnie. Bardzo super. Uważam, że mamy bardzo fajny flow. Tak. Na coś innego. Oczywiście. I to było trudne pytanie. Chcecie, możemy w ogóle je wyciąć. Nie, ja mogę powiedzieć. Fajne pytanie, bo z drugiej strony chodzi o to, że nie chcemy nakręcać się sztucznie konsumpcji. To znaczy, to co mi się wydaje przede wszystkim, to... Chwila na oddech i już skakuję po prostu. Przepraszam. Słucha tych wszystkich podcastów Dainy Thomas, to wiesz, do mnie może być chwili przerwy. Tak, dobrze. Kochanie, powiedz ty. Znaczy, mi się wydaje, że firmę odpowiedzialną prowadzi się w taki sposób, że przede wszystkim należy zaskarbić sobie zaufanie odbiorcy, klienta, ponieważ aktualnie w dobie greenwashingu napędzonego przez wielkie korporacje, gdzie wszystko jest eko, wszystko jest zielone i wszystko jest bio, tak naprawdę konsument ma problem ze znalezieniem informacji wiarygodnej. I dlatego nam przede wszystkim, jakby cała nasza strategia marketingowa opiera się na zdobyciu tego zaufania, czy próbie zdobycia tego zaufania poprzez opowiadanie o tym, co oferujemy, gdzie to powstało, przez kogo to powstało, dzięki komu te koszule są dostępne. Mówię tutaj oczywiście o naszych partnerach. Zatem wydaje mi się, że to jest taki złoty środek, jeżeli chodzi o styl prowadzenia marketingu czy promocji, czyli właśnie to zaufanie odbiorcy. Słuchajcie, nie sprzedając koszul, mnie właśnie sprzedaliście. Znaczy, sprzedaliście mi jedną, bo absolutnie kupuję i tę filozofię, i wasze piękne, pięknie skrojone koszule, więc... Dziękujemy bardzo. Bardzo wam dziękuję. Również. Była dzięki. To bardzo fajna, spontaniczna, naturalna rozmowa. I kupuję was, naprawdę. Nie wiem, czy jesteście na sprzedaż, ale was kupuję. Dzięki. Dzięki wiele wielkie. To znaczy. Dzięki. Maria i Sergiusz z Mało gościli dzisiaj w Call to Action. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.